wszystkim. Praw chciał, że akurat dzisiaj przejeżdżałem przez Rogalin koło Poznania. Jest to taki kościółek na wzgórzu w stylu antycznym. Nigdy nie było okazji, żeby się zatrzymać, zobaczyć co to jest. Dzisiaj się zatrzymałem, trochę czasu jest, więc mogę sobie zrobić kilka zdjęć. Może uda się polecieć z dronem, nie wiem. Wiatr troszeczkę wieje, ale nie jest aż tak źle. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś strefa zakazana, zaraz sprawdzimy. Kościółek antyczny, nieduży. Ciekawostka. Z reguły takich kościółków w Polsce się raczej nie spotyka. U nas raczej styl gotycki. A tutaj proszę, taka perełka. Z kolumnami. Wygląda jakby Rzymianie zbudowali nam kościół w okolicy. Zobaczcie. Prezentuje się bardzo ciekawie. Czasami jak przejeżdżałem, to widziałem, że tutaj normalne msze się odbywają, więc nie jest to po prostu zabytek nieużywany, tylko normalny, funkcjonujący kościół. Nakręcimy kilka ujęć, zobaczymy, co z tego się uda posklejać. Rogalinie jest na końcu tej ścieżki, to jest jakieś 200 metrów, 300 od tego kościółka. Być może służył jako kościółek przy majątku Rogalin. Kolejny raz jestem gdzieś i muszę później doczytać, o co tutaj chodzi. Rogalin to fajne miejsce na spacer z rodziną. Kościółek, jak widzicie, się prezentuje dość interesująco. Długa ścieżka od niego prowadzi do pałacu. Wokół pałacu też jest gdzie pochodzić, tam jest, są też dęby rogalińskie, słynne. Można sobie obejrzeć dęby o średnicy 6-7 metrów, Lech, Czech i Rus, więc jest na co popatrzeć. Poza tym ciekawy park. W środku, prawdę mówiąc, w budynku nigdy nie byłem, więc nie wiem, czy tam jest coś ciekawego. Pewnie tak, ale to już chyba raczej bardziej coś dla zorganizowanych wycieczek. Kościół jest przy samej ulicy, więc trochę nas tutaj samochody zagłuszają. Szkoda, że nie zamontowałem mikrofonu. Ale mam nadzieję, że mnie jakoś słychać. Zaraz spróbujemy rozpakować drona, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na dzisiaj to by było tyle. Krótki filmik. Jak się Wam podobał, łapka w górę zawsze cieszy. Tym bardziej, że to są pierwsze łapki, dużo ich nie ma. Może czasami jakiś filmik znowu nakręcę. Teraz idzie lato, więc więcej jest okazji, żeby się gdzieś zatrzymać w ciekawym miejscu i coś nakręcić. To na razie. Do następnego razu.